Łaska wam i pokój od naszego Pana Jezusa Chrystusa. Witajcie, kochani. Słuchajcie, robię wideo, bo parę dni temu, może dwa dni temu próbowałam zrobić live'a i bardzo zacinał Facebook. Ja byłam wręcz pewna, że to jest wina mojego telefonu, który rozbił mi się troszeczkę. Zresztą już zaliczył upadek nie pierwszy raz. I dlatego też tak troszeczkę jestem za mgłą, ale no jestem tutaj przy takiej lampce, gdzie nawet dobrze to wygląda. Przecież nie jest to takie ważne, żeby tak było mnie nie wiadomo jak wyraźnie widać, ale bardziej słychać. Mam też te małe mikrofony przyczepiane, ale no naprawdę nie podoba mi się. Wolę po prostu dźwięk głosu bez mikrofonu. Fakt, że ten mikrofon powoduje, że nie słychać tego, co jest naokoło, tylko mój głos, ale to jakoś mi się nie podoba. Wydaje mi się, że bez tego mikrofonu jest lepiej. No ja tak myślę. Chociaż wiem, że są zalety tego telefonu, ale bardziej mi się tak podoba, jak jest bez. I o co tutaj chodzi? Chodzi teraz o taki problem i Pan mi kazał się podzielić takim zrozumieniem, bo powstał taki problem, że może ja zacznę tak, że tutaj tak połączę takie punkty, że mamy oddać Panu wszystko, to wiemy. Patrzeć Bożymi oczyma, natura Adama i zaznaczanie takich pewnych ważnych rzeczy. Tak, wiemy, że gdy oddajemy życie Bogu, to mamy Bogu oddać wszystko. Każde nasze słabości, grzechy, nie możemy po prostu niczego pielęgnować na boku. Wszystko ma być oddane, prawda? I teraz opowiem wam troszeczkę o takim pewnym pastorze, gdy zaczynałam drogę z Panem i on kiedyś mi opowiadał właśnie coś takiego. Znaczy chciał mi, teraz rozumie, że chciał mi zaznaczyć, jak to powinno wyglądać, tak? I mówił, że mówił, widzisz Mireczko, do mnie przychodzą wszyscy, tak? Lubią się do mnie przytulać, lubią mi się tam wypłakać w ramię. Ja ich wszystkich przytulam. I to są kobiety, to są dziewczyny i one są różnie ubrane, tak? One są różnie ubrane, są młode dziewczyny. Przychodzą też w miniówkach, ale przychodzą się wypłakać, przytulić i mi pokazuje i widzisz, i ja mógłbym sobie pozwolić na przykład tak, żeby to wykorzystać jakoś, tak? Żeby dopuścić jakieś złe myśli, ale nie. Nie. Jemu to nawet przez myśl coś takiego nie przejdzie. I wiecie dlaczego? Bo on patrzył Bożymi oczyma. On patrzył na dziewczyny, na niewiasty Bożymi oczyma. Czyli jeżeli w tobie mieszka Chrystus, to ty patrzysz na innych ludzi oczami Bożymi. Bożymi oczyma. Oczyma ojcowskimi. Więc jeżeli w tobie mieszka Chrystus, na wszystkich ludzi musisz patrzeć Bożymi oczyma. Nie możesz sobie pozwolić na to, że jest niewiasta i ma sukienkę, czy ma jakieś inne obcisłe rzeczy i ty widzisz w tym problem. I ty widzisz w tym problem. Dobrze jest delikatnie upomnąć, tak, że to nie jest dobre. Ale nie w taki sposób, nie w taki sposób, że my będziemy osądzać wszystkie niewiasty, tak? Bo tak naprawdę, jeżeli ty, bracie, masz problem ze strojem u kobiety, ale już nie patrzmy na to teraz w tym momencie, jak powinna być chrześcijanka ubrana, tylko na to, że obwiniamy chrześcijanki za to, że zależnie od tego, jaki masz strój, jak jest bardziej skąpy, na przykład miniówka, nie wiem, duży dekolt, tak? Że później niektórzy bracia mają problem. Słuchajcie, my nie możemy tego tak rozumieć, że obwiniać, tak? Twój problem. Ja miałem później problem ze sobą, bo
coś tam brata podrażniło seksualnie, bo nie wiem, no takie wymyślanie, po prostu takie wymyślanie. My nie możemy, słuchajcie, kochani, tak patrzeć. Jeżeli w tobie mieszka Chrystus, to ty patrzysz, bracie, na niewiasty oczyma Bożymi. Oczyma Bożymi. Nie patrzysz jak człowiek ze świata. Nie patrzysz jak człowiek ze świata. Tutaj ci dałam przykład tego pastora. Nie możesz sobie na to pozwolić. Bo ona ma taki strój, czy ona ma taki strój. Można by było też zwyczajnie powiedzieć, gdzie się gapisz? Gdzie się gapisz? Ty masz słuchać tego, co ta kobieta mówi. Ty masz jej głosić Słowo Boże, a nie skupiać się na jej obcisłych leginsach i na jej dekolcie. Gdzie się patrzysz? Prawda jest taka, że ty masz problem niezałatwiony z Panem. Bo słuchajcie, to jest dlatego, że to jest i do kobiet, i do mężczyzn. My nie zganiajmy na siebie winy. Nie zganiajmy po prostu, nie szukajmy winnych. Nie szukajmy winnych, ok? Bo to jest coś, co my musimy załatwić z Panem. Jeżeli masz z tym problem, to ty musisz się o to modlić. Musisz się o to modlić, aby ten problem Bóg ci zabrał. Przede wszystkim. A po drugie, mamy się tak napełniać Panem i modlić się do Pana, żeby Pan nas nauczył patrzeć na ludzi Bożymi oczyma i kochać ludzi tak, jak Bóg kocha. No i mówię, patrzeć na ludzi Bożymi oczyma. Jeżeli w tobie mieszka Chrystus, to ty patrzysz na niewiastę Bożymi oczyma. Tak jak ci opowiadałam o tym pastorze. No nie można tak. Jeżeli, załóżmy, przyjdzie do ciebie młoda dziewczyna wypłakać ci się w ramię, spotkasz gdzieś taką, będzie miała problem i ona będzie chciała cię uściskać i co? I będziesz ją obwiniał w myślach, że po prostu sobie coś się uruchomiło, tak jak to niektórzy bracia mówią, no przepraszam, że używam takich słów, no ale niestety niektórzy sobie pozwalają na takie słowa, a więc mówię dosłownie, nie, to nie jest wina tej kobiety. To jest wina twoja, bo ty masz to niezałatwione. I nie możemy tutaj zganiać, bo możemy powiedzieć tak, że tutaj chodzi też o dojrzałość, że bracia są niedojrzali, dlatego mogą mieć problem. Tak, ale niewiasta, która się tak ubiera, mimo że może już jest nawrócona, ale tak się ubiera, no to też ze względu na niedojrzałość, tak? A jeżeli ubiera się tak specjalnie, to do tego wrócimy. I słuchajcie, tutaj chcę wam coś przeczytać. I jeszcze jedno, my nie możemy za to potępiać sióstr, że one tak są ubrane, bo one muszą same dojrzeć. One muszą same dojrzeć. Pan sam musi im to powiedzieć. Ale nie wolno nam bluźnić na te kobiety. Nie wolno nam ich wyzywać. Przecież w tobie mieszka Chrystus. Jak ty możesz wyzywać, denerwować się na niewiastę, na siostrę, że po prostu tak się ubrała, czy tak się ubrała? Bo ty później masz problem? Bo ty później masz problem? To nie jest wina tej siostry. Jeżeli nie robiła tego specjalnie, jeżeli cię nie uwodziła jakoś, nie siadała obok ciebie w miniówce, nie robiła jakichś takich specjalnych gestów, ruchów, tylko dlatego, że po prostu tak przyszła ubrana? Albo może przyszła raz do kościoła, a ty jej nie chcesz wpuścić, bo tak przyszła ubrana? To zaraz coś ci powiem. Nie możesz bluźnić przeciwko takiej siostrze, nie możesz jej wyzywać, nie możesz jej potępiać. My wszyscy mamy dbać o relacje z Panem, my wszyscy mamy karmić się Chrystusem, my wszyscy mamy starać się patrzeć Bożymi oczyma na innych ludzi. To jest twój problem, ty masz to załatwić z Bogiem, bo ty masz to niezałatwione, dlatego drażnią cię kobiety w takich obcisłych strojach i w skąpych strojach. Jeżeli tobie mieszka Chrystus, to ty masz być naśladowcą Chrystusa. Ty masz próbować zachowywać się jak Chrystus. Ty masz przesiągnąć Bożą naturą. Ty musisz zwalczyć naturę Adama. Nie obwiniać, tak jak Adam. Ona mi dała jabłko,
Ona, jej wina. Jej wina, bo ona miała leginsy. Jej wina, bo ona miała dekolt za duży. Nie. Nie, kochany bracie. Ty masz to załatwić z Bogiem. To nie jest wina niewiasty. Nie możesz potępiać i zganiać na kogoś winy. Może najpierw opowiem coś. I ja kiedyś, słuchajcie, też miałam ten problem, ale niespecjalnie, tak? Niespecjalnie. Przyszłam do Pana i byłam ciekawa, jak to załatwić. Jak to załatwić? No bo przecież też byłam w świecie i też coś mi tam się u mężczyzn podobało, tak? I chciałam po prostu być całkiem czysta. Tak jak to niektórzy bracia mówią, żeby coś tam się nie uruchamiało. Bądźmy po prostu szczerzy, tak? Załatwmy już ten temat. I ja się modliłam. I słuchajcie, Bóg mi to zabrał. Bóg mi to zabrał. Bóg mi to zabrał całkowicie. I to nie znaczy, że Bóg zabrał, nie wiem, jakieś odczucia i teraz jesteś jakoś, nie wiem, oziębły już w ogóle. Nie reagujesz. Nie. To ma pozostać tylko w małżeństwie. Pan ci to zabierze. Uważasz, że to jest niemożliwe? Jest możliwe. Jestem przykładem. Przykładem był ten pastor, o którym ci mówiłam. I ja jestem przykładem. I ja na ciebie nie spojrzę, jak na mężczyznę. Choćbym cię widziała na plaży, w skąpych slipkach, nie wiem co, to mnie po prostu, na mnie to nie działa. Bo brat to jest brat, a siostra to jest siostra. I nie możemy patrzeć na brata jak na człowieka ze świata i ty nie możesz patrzeć na siostrę jak na kobietę ze świata. Mimo, że może tak wygląda. Ale to dlatego, bo nie jest dojrzała. To wszystko musi nam objawić Pan. Nie możesz tego na kimś wymusić. Nie możesz na siostrę krzyczeć. Nie możesz na nią wrzeszczeć. Nie możesz jej obwiniać. Bo to jest coś, co my mamy sami do załatwienia z Panem. My mamy się napełniać Panem. My mamy przesiąknąć Bożą naturą. My mamy przesiąknąć Chrystusem. Ludzie mają widzieć w nas Chrystusa. Z nas ma emanować Chrystus. My mamy patrzeć na ludzi Bożymi oczyma i na niewiastę ty też masz patrzeć Bożymi oczyma, czyli przychodzi do ciebie niewiasta i ty patrzysz na nią jak ojciec i nawet nie dopuszczasz takich myśli. Kiedyś, jeszcze taka jedna opowieść, byłam na nabożeństwie w pewnym kościele, mówię tutaj już o nazwach, bo miał swoją nazwę po prostu, ale wiem, że kościołem jesteśmy my. I przyszła taka kobieta, ale co najciekawsze było, że to przyszedł gość, który miał tam głosić słowo, przyszedł z jakąś chyba, nie wiem, nową, młodą żoną. Miała tak krótką spódniczkę, dekolt, wysokie obcasy, coś, co sama ja kiedyś lubiłam, bardzo lubiłam. I przyszła do kościoła i ja tak sobie w myślach, ho, 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 gdzie ona przyszła? Takie, wiecie, no ja wtedy też nie byłam jeszcze dojrzała, więc dopuszczałam sobie takie myśli, tak? Bo dojrzały człowiek nie powinien, dojrzałe dziecko Boże nie powinno po prostu takich myśli nawet do siebie dopuszczać. Ale tak sobie pomyślałam, ho, 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 czuję się najpiękniejsza, no bo tu kościół, tu każdy skromnie ubrany, no ona tak się ubrała, no oczywiście, że zadowolona, no bo przecież tak się wyróżnia. I tak sobie myślę, a Pan, hola, hola, hej, 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 hej. Myślę, a czy Ty zapomniałaś, jak Ty na początku przychodziłaś ubrana do kościoła, na nabożeństwa, czy Ty zapomniałaś, jak Ty się ubierałaś? I to była rozmowa w duchu z Panem. Nikt tego nie słyszał. Ja mówię, nie, Panie, nie zapomniałam. No właśnie. I czy ktoś Cię za to w tej społeczności potępił? Czy ktoś Cię w tym kościele tutaj potępił za to? Nie. No to i Ty nie potępiaj. No i Ty nie potępiaj. To jest coś, co my mamy do załatwienia z Bogiem. Jeżeli my, kochani, podążamy za Bogiem, jeżeli my się napełniamy Panem,
Pan będzie nam objawiał wszystko. Pan nam powie, co mu się nie podoba, jak masz się nie ubierać, czego Pan nie lubi. Na przykład mi Pan pokazał, że Pan nie chce u mnie widzieć paznokci różowych, czerwonych i czarnych. Pan mi powiedział, że nie chce widzieć u mnie śminki mocno czerwonej i mocno różowej. Więc dlatego moje usta zawsze wyglądają tak, że po prostu jest śminka nawilżająca, bo my też musimy nawilżać usta, mężczyźni. Nie wiem, czy wiecie. Przepraszam. I zawsze jest po prostu w takim kolorze właśnie, żeby było zbliżone do naturalnego. I tutaj Wam przeczytam teraz to, co właśnie chciałam wcześniej przeczytać. To będzie rozdział 8 z Ewangelii Jana. Rozdział 8 Ewangelia Jana. Już czytam. Jezus poszedł na Górę Oliwną, potem znowu wcześniej rano przyszedł do świątyni, a cały lud zszedł się do Niego. I siadłszy, nauczał ich. I przyprowadzili do Niego uczeni w piśmie i faryzeusze kobietę przyłapaną na cudzołóstwie. A postawiwszy ją po środku, powiedzieli do Niego: Nauczycielu, tę kobietę przyłapano na uczynku cudzołóstwa. W prawie Mojżesz nakazał nam takie kamienować. A ty co mówisz? A mówili to, wystawiając go na próbę, aby mogli go oskarżyć. Jezus zaś schyliwszy się, pisał palcem po ziemi. A gdy się przestawali go pytać, podniósł się i powiedział do nich: Kto z was jest bez grzechu? Niech pierwszy rzuci w nią kamieniem. I znowu, schyliwszy się, pisał po ziemi. A gdy oni to usłyszeli, będąc przekonani przez sumienie, odchodzili jeden po drugim, począwszy od starszych aż do ostatnich. Pozostał tylko sam Jezus i ta kobieta stojąca po środku. A Jezus podniósł się i nie widząc nikogo oprócz tej kobiety, powiedział do niej. Kobieto, gdzież są ci, którzy cię oskarżali? Nikt cię nie potępił? Ona odpowiedziała: Nikt, Panie. A Jezus powiedział do niej: I ja ciebie nie potępiam. Idź i już więcej nie grzesz. I wiecie, dlaczego nawiązałam do tego? Bo tu chodzi o tą kobietę. Ona była przyłapana na cudzołóstwie. Przyprowadzili ją do niej i podejrzewam, że ona mogła być skąpo ubrana. Podejrzewam, że ją jakoś szarpali, że nie traktowali jej jakoś fajnie, że mogła mieć nawet rozdartą tą sukienkę. Mogło być jej widać piersi, albo mogła mieć nawet jedną pierś na wierzchu. Ale Jezus spojrzał na nią Bożymi oczyma. Jezus spojrzał na nią jak ojciec. No wiadomo dlaczego, tak. I spojrzał przecież na nią jak ojciec. Jak spojrzał na nią jak na dziecko. No bo przecież to Chrystus. I powiedział do niej: I ja cię nie potępiam. Idź i już więcej nie grzesz. I myślicie, że on ją jakoś wyzwał? On jej nie wyzwał. On spojrzał na nią z miłością. To dlaczego ty nie potrafisz spojrzeć z miłością na niedojrzałą siostrę, na niedojrzałego brata, bo może też kobiety mają taki problem. Dlaczego nie potrafisz spojrzeć na tą siostrę tak, jak spojrzał Jezus na tą cudzołożnicę? Dlaczego nie potrafisz powiedzieć: nie potępiam cię, tylko właśnie potępiasz, zwalasz na nią winę, wyzywasz ją?
wyzywasz takie siostry. Jeszcze uważasz, że masz rację. Oczywiście, mamy zwrócić uwagę, mamy powiedzieć, co nie jest dobre, ale ty tym doświadczeniem musisz służyć w taki sposób, żeby nie oskarżać nikogo. Nie oskarżać, nie potępiać, nie wyzywać. W ten sposób przeklinasz tą osobę. No nie ma co ukrywać, ty w ten sposób przeklinasz tą siostrę, gdy tak robisz. Jak można bluźnić do takiej siostry tylko dlatego, że nie jest ubrana tak jak trzeba? Mnie nikt nie potępił za strój, gdy zaczęłam chodzić do pewnej społeczności. I Pan mi to przypomniał. Bo chciałam zrobić właśnie to samo, co robią niektórzy bracia. Oskarżyć ją jakoś. I to jest właśnie to, że słuchajcie, każdego Bóg prowadzi indywidualnie. I Tobie Pan pokaże, który kolczyk masz wyciągnąć. To każdemu z nas, każdej kobiecie pokaże, czego Pan u nas nie lubi, czego nie chce u nas widzieć, tak jak mi to pokazał. My nie możemy nikogo potępiać, nie możemy nikogo wyzywać, bo każdego Pan prowadzi indywidualnie. Niektórzy szybciej dojrzeją, niektórzy wolniej. Jeżeli Pan Cię pośle, bracie, do którejś kobiety, że masz ją upomnąć w jakimś tam, jeżeli właśnie chodzi o strój, czy o cokolwiek, to idź i zrób to. A jeżeli chcesz głosić i nauczać, to po prostu nauczaj, ale nie potępiaj, nie wyzywaj, nie przeklinaj, bo to się Bogu nie podoba. To się Bogu nie podoba. Boża natura. Nie natura Adamowa. To ona, jej wina. Nie. Jeżeli ty masz problem, jeżeli ty masz z tym problem, to ty to musisz załatwić z Bogiem. Tak? Bo to jest Boża natura. Ty musisz przesiąkać Panem. Ludzie mają widzieć w tobie Chrystusa. Jeżeli przychodzi na spotkanie jakaś kobieta pierwszy raz, nie wie, jak powinna być ubrana, nie możesz na nią krzyczeć za make-up, za sukienkę, za cokolwiek. Wziąłeś też pod uwagę może to, że może nie ma sukienki, że może nie wie, że powinna być sukienka, albo może nie ma innego stroju, może nie ma na to pieniędzy. Wziąłeś to, bracie, pod uwagę? Czy my bierzemy coś takiego pod uwagę? Że może ta kobieta nie ma takiego stroju, jaki ty byś chciał u niej widzieć. Nie możemy nikogo potępiać. Jeżeli chcemy przyprowadzić ludzi do Chrystusa, to musimy pokazać im Chrystusa. I teraz, jeżeli chodzi o kobiety, wiemy na pewno, że no nie wolno nam się specjalnie tak ubierać. Jeżeli już mamy jakieś poznanie, to oczywiście nie mamy też być powodem czyjegoś problemu. Na przykład, no właśnie, nie wiem, jak to powiedzieć, męskiego problemu, problemu u braci. No na pewno, jeżeli już ktoś Cię upominał, jeżeli już jesteś dojrzała i wiesz, że nie wolno tak robić, to po prostu tego nie rób. Nie stwarzaj problemu. Nie stwarzaj problemu mężczyznom. Nie wolno tego robić. Chociaż mówię, z drugiej strony, no to wiadomo, że mogą też być bracia niedojrzali i mogą mieć ten problem, tak? No ale my musimy wszyscy przez to przejść. Wszyscy musimy dojrzeć. To jest proces. Musimy wszelkie słabości oddawać Panu i załatwić to z Bogiem. I
jeżeli siostra robi specjalnie, jeżeli to robi specjalnie, oczywiście, że to nie jest dobre. Oczywiście, że trzeba ją upomnąć. Jeżeli Pan Ci pokaże, że masz taką siostrę upomnąć, no to ją upomnij. Tak? Ale to już jest wtedy inna sytuacja. A na pewno nie wolno chrześcijankom też robić tego specjalnie. No bo oczywiście w kościele nie powinno być miejsca na uwodzenie. Nie ma czegoś takiego. Kościół musi być czysty, przejrzysty, święty. Jesteśmy Bożą świątynią i Bożym kapłaństwem i nie wolno nam tego robić specjalnie. Nie wolno. I słuchajcie, co do make-upu. Ja mówię, mi Pan pokazał, czego Pan nie lubi. I to nie jest tak, że my możemy korzystać naprawdę ze wszystkiego. Oczywiście, że nie powinien być jakiś make-up mocny. Ja właśnie nie mam mocnego make-upu. Mimo, że rzeczywiście na zdjęciach czy na filmikach widać, że ja mam tutaj te mocniejsze kreski. To prawda, ale to nie jest specjalnie. To nie jest specjalnie. Czasami jest tak, że po prostu rano, gdy śpieszę się do pracy, po prostu jedno wyjdzie mi mocniej, drugie słabiej i później dociągnę, żeby już po prostu nie tracić czasu i tak po prostu wyjdzie. A brwi, no brwi to każdy z nas ma, tak? Każdy z nas ma. I brwi to jest normalne, że kobieta ma albo swoje naturalne, a jeżeli nie ma naturalnych, no to wiadomo, że każdy chce je zarysować, tak? A że ja ich prawie wcale nie mam, no to też je tam sobie zarysowuję. I Pan mi nie powiedział, że to jest złe. Bo po prostu jesteśmy tak stworzeni, że mamy brwi, mamy rzęsy, tak? I jeżeli po prostu tego nie masz, no to chciałbyś to chociaż troszeczkę zarysować, żeby to wyglądało naturalnie, tak jak u wszystkich ludzi. Ja po prostu jestem z takich lat, gdzie po prostu takie wyskubałam, że prawie wcale ich nie ma. No ale tu mówię, to nie jest ważne. Wiem, że są olejki, żeby po prostu one wyrosły, ale no po prostu jakoś nie mam czasu się nad tym zagłębiać. I czasami jest tak, że rzeczywiście uda mi się zrobić kreskę taką słabą na oku, czego Pan mi wcale nie zabronił robić. Fakt, że rzeczywiście na niektórych tam wideach czy zdjęciach mam tą mocniejszą kreskę, ale naprawdę wydaje mi się, że to nie jest naprawdę wielki problem. Naprawdę, to nie jest wielki problem. Najważniejsze jest to, żeby te oczy nie były jakimiś, nie wiadomo jak mocnymi tymi kolorami pomalowane i usta, i paznokcie. I to mi właśnie Pan pokazał, że to jest najważniejsze. To nie jest tak, że my naprawdę nie możemy mieć make-upu. Możemy mieć taki delikatny, który po prostu zarysowuje tylko po prostu takie miejsca, w których mamy pewne braki. No na przykład ja znam taką chrześcijankę, która zawsze miała jedną brew ciemną, a drugą do połowy to miała po prostu białe włosy. No wiadomo, że chce je wyrównać, tak? No co w tym takiego? No nie przesadzajmy, naprawdę. Przecież Pan nam dokładnie mówi, o co tutaj chodzi. Fakt, że my mamy, że nie to, co zewnętrzne ma nas zdobić, no to dlatego też właśnie Pan mówi, nie przesadzajmy z kolorami, tak? Nie przesadzajmy. Ale to, że Ty zarysujesz sobie rzęsy i brwi, włosy, to są włosy. Jeżeli ich nie masz, no to po prostu je podkreślisz, żeby one były. Oczywiście, że to nie powinno być nie wiadomo jakich kolorów. Mówię tak jak szminka, paznokcie. Jakieś po prostu w naturalnych kolorach. Przecież my możemy z tego korzystać. Tylko po prostu nie przesadzajmy z tym, tak? Nie przesadzajmy. Nie zawsze to zarysowanie wyjdzie takie delikatne, jakby się chciało. Tym bardziej, że jeżeli po prostu no czasami spieszymy się do pracy i wyjdzie tak, ale czy to naprawdę po prostu określa to, co my mamy w sercu? Nie przesadzajmy. Naprawdę, niektórzy bracia przesadzają. Co wy chcecie zrobić z kobiet? Obwinić je za wszystko? Kobieta ma chodzić, nie wiem, w worku po ziemniakach?
do ziemi. Nie ułóż włosów, bo zaraz będą zarzucać, że nie ma być trefienia włosów. Wiemy, co to znaczy? To my mamy się tak ani nie uczesać, nie ułożyć, na przykład nie zrobić kitka do pracy. Nie mamy użyć kremu, nie przypudrować noska, jak są jakieś pryszcze, żeby chociaż trochę przypudrować. Nie, nie. Ale mężczyzna tak, chrześcijanie tak, jak najbardziej. Jak najbardziej. A to żelik, a to jakoś specjalnie przycięte bródki, ja też widzę chrześcijan. Ja też widzę chrześcijan, którzy nauczają. Filmiki z siłowni, zdjęcia z siłowni, żelik na włoskach, wypachniony, koszulka obcisła, leginsy, bo jesteśmy w siłowni. No tam to dopiero już wszystko widać, no naprawdę. Mhm. Nie, no ale wy możecie. Mężczyzna może. A kobietę, żeby tylko czasami później mężczyzna nie miał problemu, to najlepiej ubrać, mówię, w worek po ziemniakach. W ogóle niech nie układa włosów, a jak jeszcze, o, teraz poprawi tak jak ja, no to już jest w ogóle zły znak. Mhm. Proszę, naprawdę, obudźcie się. Jak Adam. Jej wina. Nie, twoja wina. Twoja. Ty musisz to załatwić z Bogiem. I przestań się czepiać za byle co, naprawdę, wszystkich sióstr. A tym bardziej jeszcze doprowadzać je do łez. Wymawiać im, że są winne, że są brudne. Albo że wyglądają jak prostytutki. Jak można? Jak można? Ty masz pokazać Chrystusa. Ty masz patrzeć na nie jak ojciec. A ty szukasz wymówki jak Adam, bo inni bracia może mają problem. To powiedz im prawdę. Powiedz im prawdę, jak to wygląda. Masz problem, załatw to z Bogiem. Napełniaj się Panem, abyś umiał patrzeć Bożymi oczyma na niewiasty. To powiedz swoim braciom. A nie poklepujesz ich po plecach tylko dlatego, że oni po prostu potępiają kobiety za to, że się źle ubrały, no bo troszeczkę miała make-upu. Módl się za nią, aby Bóg jej pokazał, że nie przesadzaj ze śminką, nie przesadzaj z paznokciami. Módl się po prostu. Jak tak można? No jak, Adam? To ona. Nie, to ty. Wszyscy musimy mieć to załatwione z Panem. Wszyscy mamy proces dojrzewania. I bracia, i siostry. Przecież Pan też powiedział. Miejcie wyrozumiałość dla tych słabszych w wierze, dla tych, którzy dopiero zaczynają drogę z Panem. Chwała Bogu. Błogosławię. Mam nadzieję, że komuś to pomogło. I naprawdę przestańmy już się wyzywać i krzyczeć. Bo naprawdę, jak można nauczać, krzycząc, obwiniając, drwiąc, wyzywając. Naprawdę tego Pan nas uczy? Naprawdę to jest Boża natura? To naprawdę jest Chrystus? Zadajemy sobie dzisiaj to pytanie. Błogosławię w imieniu Jezusa Chrystusa.